Śmieję się, że nie wyskakuję z lodówki, aczkolwiek to, co się teraz dzieje w kontekście promocji mojej płyty, jest w sumie taką hipokryzją z mojej strony, bo piszę do moich fanów na Instagramie i Facebooku, że trochę teraz w tym październiku faktycznie wyskoczyłam, milion wywiadów o tej płycie, ale takie wyskakiwanie jest jak najbardziej okej, bo jest ono w słusznej sprawie, w sprawie promowania mojej muzyki, więc nigdy nie zaprzestanę robić muzyki. Choćby nie wiem, co miało się stać, a jeżeli moja droga pójdzie w kierunku, w którym czuję, że chciałabym jednak zbaczyć, no to po prostu zmienię kierunek, ale tworzenia muzyki nigdy nie zaprzestanę. A jakie masz najciekawsze wspomnienia z tworzenia tej akurat płyty ostatniej Dekalog z Polski? To był wyjazd na Podlasie z producentem, bo tam się zamknęliśmy z syntezatorami w takim studiu, które stworzyliśmy sami w domku i to był bardzo ciekawy czas dla tworzenia muzyki, ponieważ powstały tam własne sample, powstał pomysł, że cała płyta będzie tworzona z ciuchów, bo nagrywaliśmy ciuchy na mikrofon. Mówię zawsze o tym, że mój dekalog z Polski ma namawiać do odpowiedzi na pytanie, a jaki jest twój dekalog? I faktycznie już dużo osób, które posłuchały płyty, piszą do mnie, że przemyślały sobie, jakie mają swoje 10 zasad, bo ta płyta ma namawiać do tego, że każdy ma swój własny dekalog. Ja potrzebuję pamiętać o tym, żeby się nie wściekać, żeby nie nosić cielistych rajstop, żeby nie wzywać imion byłych twych nadaremno, a ktoś inny może potrzebuje pamiętać o czymś innym, bo ma inne problemy, więc okazało się, że ludzie zrozumieli ten przekaz i wiele właśnie osób po koncercie podchodzi i mówi: Mary, ja też już teraz mam te swoje 10 zasad dzięki twojej płycie i dzięki ci za to, bo będę teraz o nich pamiętać i się do nich stosować, więc o to mi chodziło, robiąc te płytę.